Dostałem bardzo fajne pytanie, ile kosztuje prowadzenie działalności z butami? Pokażę to na moim przykładzie. Tutaj wyróżniłem kilka kosztów. Księgowość mała firma może kosztować 3-400, moja kosztuje 1,5 tysiąca za rozliczenie. ZUS można płacić mały, ja płacę więcej, bo już nie mam go. 2600. Lokal firma może być w domu nie musi. I właśnie w ten sposób płaciłem 10 tysięcy miesięcznie za wynajem lokalu. Aktualnie płacę dwa razy mniej. Pracownik, możesz pracować sam? Nie musisz. Co ma robić pracownik? Ma pakować paczki, wydatek nie będzie zbyt duży, ale jeśli macie odciążyć, kupować buty, sprawdzać je wysyłać, no wtedy dużo będziesz musiał się wykosztować. Niektórzy dostają nawet procent od zarobku. Więc rozstrzał duży 5, 10, 20 tysięcy. Ewentualnie możesz znaleźć wspólnika i dzielcie się po połowie, jeśli on też coś wnosi ciekawego. No poza pieniędzmi. Podatki też trzeba uwzględnić. W tamtym miesiącu poszło kilkadziesiąt tysięcy. W mojej firmie no nie będzie to dużo, a w dużej nawet wolę nie myśleć. Gratisy fajnie mieć, nie jest to konieczne. W dorawa stronę gratisy idzie jakiś tysiak. Podziękowania w lepy trzy stówy. Jakieś reklamy dałem pięćset złotych. To, żeby sklep stał, aplikacja, aplikacja mailingowa, około trzy koła tam dałem. Jakieś nieprzewidywane wydatki dałem tam pięć bo coś zawsze może się trafić. I w taki sposób, nawet jak w ciągu miesiąca przyjdzie Ci pół miliona na konto, to możesz zarobić z tego... Tyle? Orientacyjnie marża była 10%, każdy ma inną. Zobaczcie sobie, co tam jest. Dochodzą nam koszty jednorazowe. Mamy trochę lamp do filmów, więc kosztowały nas 3000. Białe regały z Ikei, niby nic, 7 koła. Scenariusz, czyli to, co wokół zobaczycie to w styczniu, 10 koła. Różne drukarki, biurka, laptopy i tak dalej, 15. Drukarka do etykiet. mam też zwykłą. Fajnie, w biurze mieć swojego laptopa, żeby nie targać komputera. Więc ogranicza się jedynie budżet. Tych kosztów jest pewnie więcej, ale zapomniałem. No właśnie, jak czegoś zapomniałem, to napiszę w komentarzu. A i jeszcze jeśli chodzi o czas pracy. Jak nie macie pracownika, to spokojnie od 7 do 24 możecie pracować.